Tym razem interesuje nas suma pięciu początkowych wyrazów tego ciągu. Mamy trzy pierwsze wyrazy podane, no to skorzystajmy sobie ze wzoru na sumę. Oczywiście najpierw wyznaczmy Q, bo mamy dwa wzory. Skorzystamy albo z tego, w zależności czy Q jest różne od jedynki, czy właśnie wynosi 1. Q obliczymy wówczas, gdy następnik podzielimy przez poprzednik, czyli na przykład 8 dzielimy przez 2, ale równie dobrze można byłoby na przykład 32 podzielić przez 8. 8 podzielić przez 2 to będzie 4, czyli korzystamy z tego wzoru. Interesuje nas suma pięciu wyrazów, czyli S5, no to podstawmy. A 1 to wyraz pierwszy, który wynosi 2, razy 1 odjąć Q, czyli 4, do potęgi n, czyli n wynosi 5, przez 1 odjąć q, czyli 1 odjąć 4. No i to musimy obliczyć. Mamy 1 odjąć 4 do 5. To chyba będzie 1024. Mamy 2, 3, 4, 5. Tak, to będzie 1024. Przez 1 odjąć 4 to minus 3, czyli 2 razy. Minus 1023 przez minus 3. Wykonajmy dzielenie, czyli 1023 podzielić przez 3 to 341, bo oczywiście wynik takiego dzielenia, skoro dzielimy przez siebie dwie liczby ujemne, musi być dodatni, czyli S5 to będzie 2 razy 341, czyli szukana suma to 682.